Na podium w kasynie znajduje się Jester Classic. A w klubie samochodowym znajduje się Ardent i żeby go zdobyć musisz zająć pierwsze miejsce 3 dni z rzędu w wyścigach z klubu samochodowego, czyli mogą być to wyścigi uliczne albo pościg. Do testowania w klubie są 3 usunięte ze sklepu pojazdy. Pierwszym nich jest Straighter, następnie Progen GP1, a także Coil Raiden. Jeżeli grasz na konsoli najnowszej generacji, to do testowania masz jeszcze jeden pojazd i jest to The West 8, oczywiście w wersji HSV. Na wystawie znajduje się Maibatsu Monster City, a także niedostępny normalnie do zakupu Whisper Neo. Simeon także odświeżył swoją ofertę. Możemy u niego znaleźć pojazd, który zwie się Monroe, Growler, RT3000, Progen PR4, a także Benefactor BR8. Przechodzimy teraz do segmentu ze zniżkami i zaczniemy standardowo od furgonetki z bronią, która dzisiaj, 27 lipca, znajduje się w tym oto miejscu. Jutro zmieni swoje położenie, więc warto dzisiaj zajrzeć, jeżeli was to wartość interesuje, bo na tutaj nam rotuje co tydzień. Ceny są mniejsze w furgonetce, a także nie mają wymagań levelowych, więc warto z tego korzystać. Zobaczmy, co tutaj mamy w tym tygodniu ciekawego. Jest maczeta, taktyczny SMG, spoko, polecam. Zaawansowany karabin, ciężki pistolet, karabin wyborowy, karabin wojskowy, nóż, a także pistolet maszynowy. Taniej o 30% macie ten oto garaż, który znajduje się przede mną. Możecie go kupić sobie na stronie Dynastii. Znajduje się on mniej więcej w tym oto miejscu, gdzie teraz pokazuję. Ja akurat mam go kupionego, więc nie mogę wam tego pokazać, ale kosztuje właśnie 30% mniej. Kupicie go za mniej niż 2 miliony. A jest to przepotężny garaż, bo mieści on aż 50 pojazdów za taką niską cenę, więc jak najbardziej moim zdaniem warto. Jak sobie wejdziemy, to macie różne piętra. Każde można sobie oddzielnie modyfikować, więc warto sobie to w tym tygodniu kupić. Jeżeli macie dokupione ulepszenie Avengera, to macie dostęp do ulepszenia Charlie'ego. I tutaj jest taniej thruster, do tego karabiny maszynowe i rakiety. Te trzy rzeczy są taniej o 30%. Przechodzimy do bieda sklepu i tutaj mamy taniej Maibatsu Monster City o 30%. W Legendary Motorsport taniej jest Bolid PR4, a także super samochód Progen Emerus. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami. I tego jest naprawdę sporo i jest bardzo podobnie do tygodnia poprzedniego. A więc tak, na pierwszy rzut, że tak to powiem, leci premia raz, dwa na próby czasowe Junk Energy. One są codzienne i teraz będą wam dawać 100 tysięcy za ukończenie. One są w miarę proste, nie potrzeba być nawet roweru swojego, żeby je odpalić. Warto moim zdaniem sobie to pograć. Całą resztę premii jestem wam w stanie zaprezentować za pomocą menu, więc odpalamy. Online akcje, rozegraj akcje, stworzone akcje społeczności. Tak jest. I teraz, tutaj jest akcja taka, że Rockstar w poprzednim tygodniu dodał nam 7 nowych akcji. I one poprzednio były na premię razy 3. Teraz są na premię raz 2 hajs i raz 2 RP. Teraz możemy przejść do akcji, które zostały stworzone przez Rockstara. I zaczniemy od wyścigów kaskaderskich. I tutaj, wyścigi pojazdów specjalnych cały czas są na premię razy 3 hajs i razy 3 RP. Wyścigi EC Classic także to samo, premię razy 3 hajs i razy 3 RP. Przechodzimy teraz do zakładki ze zwykłymi wyścigami, tutaj są wyścigi bolidów. I one także są na premię razy 3 hajs i razy 3 RP. Troszeczkę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o wyścigi z klubu samochodowego, pościg. Tutaj jest premia razy 3 hajs, razy 3 RP, a także 3 razy reputacja z klubu samochodowego. I dokładnie taka sama akcja jest w wyścigach ulicznych. Także premia razy 3 hajs, razy 3 RP, a także potrójna reputacja z klubu samochodowego. I proszę państwa, to tyle.